Siemano wszystkim, czas na holenderską majówkę w wykonaniu kierownika kłusownika. Ostatni raz, gdy byłem na tej wodzie, to minęły już 4 lata i jest to woda, na której poznałem Tomka i Artura. I powiem wam, że nawet jesteśmy na tym samym, ja nie jestem w tym samym miejscu, ale oni są właśnie tam za krzaczkami i są na tym samym miejscu, na którym żeśmy się poznali 4 lata temu. Tak więc, jak już mówiłem, holenderska majówka w wykonaniu kierownika kłusownika i od razu spotkanie ze znajomymi po 2 latach. 4 lata temu poznaliśmy się, ale po 2 latach, 2 lata żeśmy się nie widzieli, po 2 latach mamy następne spotkanie nad wodą, holenderską majóweczkę, mamy 4 dni wolnego, ale holenderska majówka nie oznacza to, że będzie czas na drapieżniki, ponieważ w Holandii można drapieżniki dopiero łowić w ostatni weekend maja. Tak więc holenderska majówka oznacza karpiowanie w Holandii. Ja przyjechałem wczoraj w nocy, gdzieś koło godziny 10. Nie było dużo czasu, jeśli chodzi o nagrywanie, coś tam tylko nagrałem, jak się przywitałem z chłopakami. Mam cię! Witaj, bracie! Musiałem przekupić chłopie tego. Siema, byku. Co tam? Tyle chłopie lat się nie widziałem. A co się dzieje, człowieku? Zobacz. Musiałem przekupić tego ochroniarza, żeby mnie wpuścił, bo powiedział, że nie wjadę. Stoi, ale ci, mówię, ja tu, panie, to, tamto, ryby. Piweczko, panie, tu, auta. On no mówi, siema. On mówi, jedź w pizdu. Cześć. To. Jak to w nocy nigdy nic nie widać, ale... No puścił. Poważnie? Mhm. Szybko się rozwijałem, bo szkoda było czasu, zanim miałem wędki rozwinięte, zanim rzuciłem, to już było godzina chyba 11, prawie w pół do 12. Piweczko, później namiot, zanim rozłożyłem, tak więc posiedzieliśmy jeszcze z Arturem, troszeczkę pogadali o starych czasach, o dupie maryni, jak to się mówi. No i przyszła godzina nocna, trzeba było uciekać do spania. Teraz mamy chyba godzinę 8, tak, godzina 8, za 10, 8. Ja już chodzę, bo już mnie obudzili, akurat przyjechali wędkarze, siadli z boku, z prawej strony się przyszedł chłop zapytać, gdzie łowię, żeby mnie nie przeciąć, no i oczywiście już jest po spaniu. Woda parkowa, że tak powiem, bo jest to woda stawek, taki mały, który ma może szerokości z 200 metrów, a długości ma może, ja wiem, z 500, może maksymalnie 900 metrów, tak więc mała woda parkowa, płytka 1,5 metra głębokości w maksymalnym miejscu, czyściutka. I miejsce Eindhoven, środek miasta. Widzimy się później. Ja teraz już jestem w namieciku, po dobrym kurde śniadaniu, obiedzie. Jajeczniczka kurde w wykonaniu Wojtka. Biorę się za przypony, muszę jakieś przypony zrobić, bo już mamy godzinę prawie za 20:14. Tak więc ja się biorę za przypony, jeszcze nie wiem dokładnie co wymyślę, coś tutaj patrzę. Jak pokręcę, powiążę, to pokażę i się pochwalę. Przypon, co był, z fluokarbonu, taki z 15-20 cm, 360, ale zamiast dwóch pływaczków, tych co miałem Pacific Tuna, ich w ogóle nie było. Przez całą noc, kurde, zniknęły, haczyk był pusty, czyli coś tam je tam zjadło. Nie będę kontynuował na ten sam smak i zapach, ale zmienię po prostu na orzecha tygrysiego, którego podbiłem troszeczkę dwoma korkami, ale nie udało mi się go na tyle podbić, żeby cały haczyk stał, tylko haczyk leży na dnie, a sam orzeszek tylko troszkę unosi się w górze. Teraz pewnie na przebitce widzicie, jak to wygląda. No nie udało mi się, chciałem, żeby cały haczyk stał, no ale niestety, jeżeli nie ma się co się chce, to trzeba polubić co się ma. Na drugiej wędce mam helikopter system, ale zmieniłem haczyk i haczyk, kurde, zmieniłem na... przypon jest taki sam w każdym bądź razie, a czy ogółem na nowo go zawiązałem, ale jest tak samo z... przypon jest plecionka w otulinie, czyli tutaj jest sztywny, taki półsztywny, tutaj otulinka jest ściągnięta, żeby był po prostu zawias. O, zahaczyło się, żeby był po prostu zawias. Tutaj mam pastę ołowianą, bo tutaj mam pływaczka. No i haczyk mam z włosem, takim imitacja roślin. Mam nadzieję, że to może pomoże mi przechytrzyć te cwane karpie, które wiedzą, jak wyglądają haczyki. A tutaj haczyka tak nie widać. O, to unosi się całkowicie w wodzie. Cyk, tego. Tak więc myślę, że będzie tylko sama kuleczka. On podpłynie, zobaczę. Uuu, haczyka nie widzę i na to sobie łyknę. Taka jest teoria. A jaka będzie praktyka, to zobaczymy.
ale wszystko jest wyjedzone, nie? Wszystko, co jest tu wokół markerów, nie wiem, czy łódką było wypływane, czy czym, ale... No nie ma niczego, nie? Teraz pytanie, czy to te karpie wyjadły, czy kurde te ptaki, czy... Dobra, łódka pełna, przygotowana do wywozu. Tutaj mam orzecha tygrysiego na korku, tego co widzieliście, cyk na górze. No już oczywiście, a było przed chwilą tak pięknie, o. Cyk, cyk, no już jest, nie jest tak, kurde, jak powinno być, o. Cyk, jest ekstra. Ziaren dałem, tych kulek troszkę i tych kulek pogniotłem, pomieliłem. Dałem może z 5-6 całych, nic więcej do tego i płyniemy, zobaczymy. Tą wędkę rzucę, wypłynę, nie wiem czy widać markera, gdzieś tutaj jest, troszkę bliżej. Byliśmy z Wojtkiem pontonem, pływaliśmy, to znalazłem takie miejsce między, no między roślinnością, bo tu już wychodzi moczarka z dna. A drugie miejsce mam tam daleko, bo tam daleko za połową jest w ogóle czysto nic, prawie w ogóle roślin nie ma, tak więc jedną mam za rozznaczoną. Jedną mam zaznaczoną i będę wypływał pod markera, a drugą będę płynął na pałę jak najdalej. Na chybił trafił. Dobra, troszkę flexa, troszkę kulek pokruszonych, garstka ziarenek, żeby tutaj fajnie spadło. I to wszystko. To za wypłynięcie należy ci się, kurde, mój operatorze, kurde, łodzi sterowniczej, wypływającej. A chcesz też? Masz, weź se też. Ja płynę tam normalnie. Tak? Dobra. Ja ogarnę sprzęcicha tutaj, posprzątam i już przychodzę. Tam koledzy z boku widzę, tam coś tam ciągną, ale nie wiem co mają, bo chyba jakieś problemy. Tam widzę, że gdzieś chyba w krzaki im weszedł. No ale nieważne. Ja mam dwie wędki w wodzie. Jak już sami widzieliście, jedna na markerze, a druga jest tam daleko, hen daleko. Tak daleko, jak już mówiłem, że aż prawie żyłki brakło. Czyli na kołowrotku mam, nie wiem, może z 50 metrów. Także jak weźmie, to jeszcze, żeby miał gdzie wypłynąć, popłynąć, żeby miał go jak scholować. I to wszystko, no. A czemu tam? No bo tak jak mówiłem, tu gdzie marker jest jeden plac wolny, takie są place wolne, a tam daleko jest dużo czystego, tak więc tam wypłynąłem. Ogarniam sprzęt, biorę kawuchę i lecę do chłopaków tutaj z boku na imprezuchę. Tego jeszcze nie grali. Pontonem po łódkę zanętową, Tomek. Ale nie, bo wziął, przytają kurwa wędkę. Tak jest zawsze, jak się robi coś innego niż trzeba. Ale ona też gdzieś musi być. Tam gdzieś albo, za, albo gdzieś tam za drzewem. No bo nie ma innej opcji, bo ja siedziałem cały czas, ja bym widział, jak ona by gdzieś tam o popłynęła, wiesz o co chodzi? Tam, w rogu, nie? Tam w rogu jest. Zamulamy, kurde, nikomu się nic nie chce. Wojtek idzie z tematem. A Wojtek tutaj, kurde, leci z tematem w swojej przenośnej kuchni. Ja bardzo lubię na dworze gotować, ja w ogóle nie gotuję nigdy, bo ja kupuję dziennie gotowe dania w polskim sklepie, wiesz? Ale na rybach gotujesz sam. Ubóstwiam. Ja ubóstwiam w ogóle gotować. No tylko, że ja potrzebowałem miejsca i wyjebałem całą kuchnię, musiałem pokój wędkarski zrobić. No to tutaj jest kuchnia polowa, na której możesz swoje kulinarne, jak to się mówi, talenty pokazać. Kartofelki, cebuleczka, kiełbaska z grilla i sałateczka. Dziękuję, Wojtek. Palce lizać! Chłopaki, chipsy przyszły. Są lejsy, jest impreza. No pewno. O. Wojtek, po takiej wyżerce 20 nie ma szans ze mną. Wyciągnę go, kurde, tym małym lewym palcem będę kręcił, kurde, lewym, prawym małym palcem będę trzymał wędkę, a drugim lewym małym będę kręcił i go tak o wyciągnę po takim jedzeniu. Takiej wyżerce będę miał taką chłopie siłę, że jak papaj po szpinaku. Rękoma.
Nie wiem, czy słychać, ale 8 rano i mój piękny widok został nienaruszony, ale moja cisza i poranny spokój, to powiem wam, że już mnie tutaj przeszkadzają. I od rana drom, jak to się mówi, ryja, masakra wam powiem. Wczoraj siedzieli do prawie 12 w nocy, jak nie lepiej, kurde, grali, imprezowali. A dzisiaj 8 rano już się znowu zaczyna. Patrzcie, w ogóle jest impreza konna tutaj. Pokażę wam, wczoraj nie miałem siły, żeby tego pokazać, ale o, tam są konie. Pędzą konie po betonie, czyli mamy imprezę konną, nie wiem, czy to są jakieś pokazy, czy zawody, czy co to jest. Ale wiem jedno, że 8 rano, zamiast dać mi odpocząć, to drom ryja już przez megafon. Informują i różne rzeczy robią, no masakra. No ale damy radę, pokażę wam koniki. I co mi zostało? Idę chyba do chłopaków, bo już z mojej ciszy i porannego chilloutowania nie ma nic. O, zobaczcie. Zobaczcie sobie. Koniki sobie stoją. Są tam koniki, tam jest konik. Tak więc impreza konna grubą parą tutaj, a ja sobie wędkuję. O, Adrian, ale to nie ja, niestety nie ja. Mój imiennik, ale ja nie biorę zawodu w tych, nie biorę udziału w tych zawodach, niestety. Dobra, idę zobaczyć do chłopaków, co się tam dzieje. Idę, ich też pewnie są już obudzeni, bo nie ma opcji. I zobaczymy, co przyniesie kolejny dzionek. Druga nocka przyniosła mi zero brań. Nie, jakieś tam popikiwania były. Z rana miałem branie, ale to była łyska. Jak już się jasno zrobiło, to już znalazła moją kulkę w tej płytkiej wodzie i już mnie tam od samego rana męczyła. Dobra, jak coś będzie się więcej działo, jakieś plany, zmiany i tak dalej, bo na razie też nie mam pojęcia, co będę zmieniał na dzisiejszy dzień, wieczór na zestawach, albo tak zostawię, nie wiem, nie mam pojęcia. Jak się coś zmieni, to dam od razu znać. Myślę, Artur, że to już po tych dwóch dniach, a dla was trzech to już słońce dopierdziela, a nie, że ty karpia jakiegoś zaraz dowalisz. To już mi się wydaje, że to w odwrotną stronę działa. Nic no. Trzeba iść po jakieś zakupy. Walniemy, kurde, jakiegoś płyna ochładzającego przy tej pogodzie. I lecimy na jakieś zakupy. Na szczęście mamy sklep, ile? Z 1,5 kilometra niecałe stąd. Musimy i tak, kurde, misję zrobić, bo przez te konie, jak żeście widzieli, kurde, nie możemy wyjechać autem, czyli z buta wszystko nas czeka. Ale damy radę. Nie takie rzeczy żeśmy robili. Dlatego ci mówię, pozostać po zakupy wózkiem karpiowym i się zrobić nawet balbików. Pięknie, ładnie. A no nieważne, w każdym bądź razie nie chcieli nas puścić autem tam i z powrotem, żeśmy wzięli jedno ślada, żeśmy zapakowali. No i... Wojtek, dostawa przyjechała. Wszystko mamy, to co trzeba. Idziemy, jesteśmy niebezpieczni, były, nie ma dzieci w domu, nie jesteśmy niebezpieczni. Misja complete, kurde. Nie chcieli nas wpuścić, jak już mówiłem, kurde, wypuścić samochodem i wpuścić z powrotem, to żeśmy szybko wpadli na pomysł jedno ślada, zapakowali, kurde, pełny, kurde, wóz strażacki. I już jesteśmy na miejscu. Impreza może, kurde, lecieć dalej. Teraz tylko niech nam muzykę znowu taką puszczą jak wczoraj. I lecimy do białego rana. Postaw na ten. Postaw na
20 nie padnie. Wędki na nowo wypłynięte. Jedną wypłynąłem pontonem z Wojtkiem, drugą wypłynąłem sobie łódeczką. I jeszcze na jakieś 5-6 godzin, jest 15. Spróbuję delikatnie. Wieczorem wypłynę, zobaczę co się dzieje. A teraz po zakupach i po wrzuconych wędkach czas na przyjemności i kulinarne doznania Wojtka. Jak gołąbki obrobił. Może dać już na dół jak chcesz. A? No przecież. Co? Wojtek, ja to robię kurwa pierwszy raz, a ty nie jeździ. Tomku. My tu się widzę, wszyscy będziemy uczyć od Wojtka. Bazylia. A co to jest, Tomek? Ten? To? No nie widzę. A ja do Wojtka mówię w sumie. A mi się imiona porąbały. Kiełbaska. Ja tu teraz podróżkę. Że się wyjemie wszystko. Potem jeszcze dawaj mega duży przypraw na górę, Tomasz. Odsramy się, Tomku, zanim to zjemy do rana. Mówisz mi, że jest to... Zapnij się to, Wojtek. Musi. Ale przygotowane ognicho. W zasadzie nie ma sensu dwa wiesz o co chodzi? No, 2,5 godzinki minęło, czy 2 godzinki. Oficjalne otworzenie, kurde, kociołka i zaglądnięcie do środka. To jeszcze muś może poleżeć, widzisz? Ojejku, jak pachnie, człowieku. O, i taka pustka. Ona się właśnie, patrz jak się fajnie przypaliła. No jest cudowna, co? Ona dała smak temu całemu, kurwa, ty. Ale numer. Na kło, 4 talerze pełne. I tylko łyżki, widelce w ruch lecą. O, ale mnie... Bach to wygrał? A ja dychy nie dałem, nie postawiłem. Ja, ale wcale się załatwiłem, jakbym dobra, postawił dychę, to bym wygrał. Jeszcze nie... Ale dobra, mamy pierwszą rybkę dzisiejszego dnia i w ogóle, jak do tej pory... Zasiadki. Przyjechaliśmy na karpie, a nie uwierzycie, co złapał kierownik kłusownik. A kierownik kłusownik oczywiście. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Oho. A kierownik kłusownik złapał na wypadzie karpiowym, który dzisiaj 9 maja czy 10 jakoś tak? Szczupaka. Sezon ochronny na szczupaki, a ja łapię, kurde, na kulki proteinowe szczupaki. O, żeby nie było, o, proszę bardzo, żeby nie było. Na kulki proteinowe złapany. Za sam kancik zahaczony. O kurde mole. Patrz, ale numer. O, jest, odpiął się. Ekstra. Dobra, jakąś fotkę sobie zrobię. Albo nie, zrobimy tak. Sobie fotkę zrobię z filmiku. O! Tylko go ładnie zademonstruję. Nie, a może idzie tam fotkę zrobić. O! No nie po to przyjechałem, ale i tak cieszy mnie, że w ogóle coś złowiłem, bo takie
dwie nocki, trzecia nocka się zapowiadała bez ryby. To nie byłoby fajnie. Poszedł? Poszedł. Szczupaki na kulki proteinowe. Kto tak potrafi? Kierownik, kłusownik. Od godziny, kurde, 7 rano. Zasrany łabądź mi tutaj, kurde, pod moim markerem. O, ups. I już dupsko w górę. Spieprzaj. Spieprzaj stamtąd. Aj, masakra. No i jak tu coś mam złowić, skoro łabądź mi wszystko wyjada. Dzisiejsza noc... No co mogę powiedzieć o dzisiejszej nocy, no. Znowu nie padła żadna ryba, czyli trzecia noc bez ryby. Nie mam pojęcia, co się dzieje, zanęciłem więcej. Nie punktowo tak jak do tej pory. Okazuje się, że jest to dobre z tego względu, że jest tam żarcie, no bo inaczej by ten łabądź tam nie pływał i nie szukałby. No ale dobra, spróbuję zaraz pontonem wypłynąć, go może pogonić z mojej miejscówy i oczekiwania nabrania. Ostatnia nocka minęła tak samo jak trzy poprzednie, czyli cisza. Cztery nocki do kupy, jeden szczupak przez dzień złapany, żadnego karpia. No i podejrzewam, że już się chyba raczej nie uda złowić. Ja już się zaczynam pakować, się namiot mam złożony, już zaczynam rzeczy pomalutku do auta znosić. Pochwalę wam się jeszcze, bo na ostatnią nockę zmieniłem troszkę taktykę. Z tego powodu, o, tu miałem namiot, tu łowiłem. Jedną wędkę przeniosłem sobie całkowicie na ostatnią nockę z boku, ponieważ wszyscy wędkarze się pozwijali. Tak więc mogłem sobie rzucić pod wyspę i tak też zrobiłem, ponieważ no co no, trzeba było próbować wszystkiego na ostatnią chwilę, jak to się mówi. Tak więc rzuciłem wędkę, tutaj mam jedną, rzucona jest całkowicie tam pod wyspę, pod róg, pod te drzewo, no ale niestety to mi też nie przyniosło żadnej rybki. Starałem się, kombinowałem, robiłem wszystko, żeby nie zjechać o gołym kiju. O nie, nie zjechałem o gołym kiju, bo jednak szczupaka złapałem. Ale to był jakiś taki desperacki szczupak, ponieważ uderzył kulki pływające. Tak więc podejrzewam, że tu musi być tak dużo ryb, że szczupaki, kurde, ładują kulki, bo nie mają co jeść. No ale cóż, trudno się mówi. Żyje się dalej. Nie udało się tym razem, to następnym razem się uda. Jak coś załapię, to jeszcze wam pokażę, a jak nie, no to już jest koniec. Nie będę szedł do chłopaków, bo jest godzina chyba 7 rano. W pół do 8 to pewnie jeszcze dogorywują. Popakuję wszystko, idę się pożegnać, będę jechał do domu. Łapki w górę zostawiajcie, przesyłajcie filmiki, żeby było większe zasięgi. Pomóżcie kierownikowi, kłusownikowi przejąć YouTube'a. Tak więc łapki w górę, przesyłajcie, jakieś tam komentarze piszcie. No i co, no, ja uciekam do domu, wy się trzymajcie i widzimy się w następnym.